Witajcie, tutaj Darek Matecki z blogu prawicowy internet.pl. W ciągu ostatnich kilku dni byliśmy świadkami bezprawnego, hamskiego ataku kodu nowoczesnej Platformy Obywatelskiej na legalnie wybrany polski rząd rząd Beaty Szydło. Posłowie Nowoczesnej i Platformy zblokowali mównicę sejmową, nie dopuścili do głosowania nad ustawą budżetową i na ustawą deubegizacyjną, a przed Sejmem zbierały się tłumy starych emerytów, emerytów z komunistycznych służb oraz masa działaczy Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej. Ci ludzie dopuścili się e, ataków fizycznych na posłów Prawa i Sprawiedliwości, e, na na, m.in. na Jarosława Kaczyńskiego, który prywatnie jechał do Krakowa na Wawel e, wizytować grób swojego tragicznie zmarłego brata, brata bliźniaka. Ci ludzie nie mają już żadnego honoru i są groźni, ponieważ może dojść na przykład do zamachu na Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba pamiętać, że w tej chwili Ci ludzie tracą emerytury, które wynosiły po 14, 10, 8 tysięcy złotych i będą zmniejszone do około 2 tysięcy złotych. Ci ludzie walczą teraz o swoje pieniądze, o swoje luksusy i dalsze życie w luksusie aż do śmierci. Taki 80 czy 75-latek śmiało może zrobić coś złego Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na wiecach i marszach kodu bardzo często widać byłych szefów czy generałów komunistycznych służb czy WSI, a jeśli znamy książki sumlińskiego, jeśli znamy historię, to wiemy, że dla tych osób wydanie na kogoś wyroku, zlikwidowanie jakiegoś niewygodnego człowieka, czy wydanie na przykład zgody na strzelanie do robotników, to tak. Jak palcem pstryknąć. Mał no, musimy mieć zatem świadomość, że ci ludzie są niebezpieczni i mogą kombinować w Polsce e, no jakieś po prostu próbę przewrotu. Nie tyle może wojskowego, co właśnie jakiegoś takiego Majdanu, e, który który spowoduje rozlew polskiej krwi i jakąś interwencję, może z zagranicy. Trzeba też mieć świadomość, że Jarosław Kaczyński jest naprawdę zagrożony. To jest numer jed, to jest osoba, która de facto jest numerem jeden w państwie. Rządzi partią, która sprawuje w Polsce no, rządy. Jeśli jego zabraknie, to Prawo i Sprawiedliwość być może pogrąży się w jakimś wewnętrznym konflikcie. Dla mnie jest to wspaniały polityk. I być może nie zgadzam się z bardzo wieloma jego poglądami, szczególnie ekonomicznymi, ale uważam go za wielkiego człowieka i osobę, która jest o wiele, wiele poprzeczek wyżej nad, tą cał nad całą platformą nowoczesną kodem. Jeśli miał, mam wybierać pomiędzy pisem a właśnie tymi ugrupowaniami, to zawsze wybiorę Prawo i Sprawiedliwość pomimo ich socjalnych poglądów. Przejdźmy jednak do tego, co opublikował Michał Broniatowski. Człowiek, który bardzo często bywał na Kijowskim Majdanie, który jest redaktorem naczelnym jednego z większych miesięczników w Polsce, oczywiście o kapitale niemieckim, niemiecko-szwajcarskim, człowiek, który jest znany z radykalnie antypisowskich poglądów, i opublikował na Facebooku małą instrukcję, żeby powstał Majdan. Państwu to przeczytam. Numer jeden. Nośny społecznie powód, który zmobilizuje młodzież. Starzy na mrodzie nie wysiedzą. Wystarczy 2-3 tysiące gotowych zostać na noc, ale za to dziesiątki tysięcy gotowych wspierać ich na miejscu za dnia. Nigdy moim zdaniem Platforma Obywatelska nie zbierze takiej ilości młodzieży. Chyba że zafunduje z całej Polski młodemu lewactwu dojazd pociągami czy autokorami do Warszawy i tam ich zmusi, żeby tam zostali, będzie im chyba musiała płacić za to. Tych, którzy stale uczestniczą w manifestacjach kodu, czy platformy, czy nowoczesnej, no to ciężko utrzymać na mrozie, bo to są z reguły ludzie, którzy są po jakichś studiach, uważają się za jakichś nie wiadomo jak inteligentnych, no i przecież nie będą wystawać na mrozie, nawet w celach protestu. Musieliby ściągnąć i opłacić. Zawodowych zadymiarzy. No, mogą to być na przykład Ukraińcy, może to być jakaś antifa z całej Europy, bydło, które ma HIFA zapewne. No, albo mogą to być no, najzwyklejsi zadymiarze, jakieś pijaczki. Trochę pieniędzy im dadzą i będą wielkimi protestującymi przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Numer dwa. Duży plac w centrum miasta. Plac defilad się nie nadaje, bo go nie ma jak bronić. A w sąsiedztwie duży budynek publiczny, który można zająć i obronić. To jest niezbędne ze względów logistycznych, sztabowych, centrum prasowego, toaletowych. 3. <coughs> Początkowe drobne utarczki z milicją, powstrzymane jak dzisiaj przez posłów. Posłowie muszą być gotowi postawić własne namioty z wywieszką biuro poselskie, żeby zapewnić immunitet. Jeśli widzimy to, jeśli oglądaliście filmy wrzucane przez Pomaskę, Nitrasa czy innych e, śmiesznych posłów z Platformy Obywatelskiej, to widzicie do czego ci ludzie są zdolni. Ci ludzie nie mają zagroż kultury, e, atakują nawet fizycznie innych posłów, posłów, platform, pos, posłów PiSu, i moim zdaniem oni mogą zagrażać e, nawet fizycznie e, ludziom w parlamencie. 5. 4. Namioty należy stawiać jako jak obóz warowny, plus przenośne toalety i zapas drewna. 5. Władza bezmyślnie i krwawo atakuje po kilku dniach i nad ranem obozującą młodzież. Na drugi dzień milion ludzi demonstruje na placu i w okolicach. Milion ludzi to moim zdaniem przyjechałoby do Warszawy, gdyby się zaczął Majdan. I ten milion ludzi na czele z Solidarnością, z Kibicami, z Narodowcami przyjechaliby tam, żeby rozpędzić ten Majdan. 6. Rada Majdanu, czyli przedstawiciele demonstrantów i liderzy zjednoczonej opozycji, którzy muszą jeszcze zorganizować fundusze na żywność, opał, wynajęcie sprzętu nagłaśniającego i zbudowanie trybuny. Z funduszami moim zdaniem nie ma problemu. Banki i supermarkety, Soros, wszyscy mogą jakoś nielegalnie wysłać pieniążki tylko po to, żeby usunąć prawo i sprawiedliwość, od, odsunąć prawo i sprawiedliwość od władzy. Tylko kto widząc schetynę kijowskiego, jakichś postkomuchów e, na trybunie, za tym pójdzie? Kto w to uwierzy? To są ludzie, którzy przez 8 lat, mówię o schetynie, rozkradali Polskę i nie mają już poparcia społecznego, a szczególnie poparcia młodzieży, co kolejny raz przypominam. 7. Oddziały samoobrony. Tu trzeba mocno pilnować, żeby uniknąć prowokacji. Musieli to być chyba starzy, ubecy, wprawieni w pałowaniu zwykłych obywateli. Stała obecność artystów na scenie i wsparcie duchownych duchownych, typu ksiądz Lemański, których, którzy moim zdaniem nie powinni się nazywać duchownymi, czy ksiądz Sowa, no normalny katolicki ksiądz nie pójdzie protestować razem z kodowcami, czy razem z aborcjonistkami, feministkami, no ludzie, tutaj trochę sz szanujcie chociaż trochę tych księży, z z nawet zlewaczałych. I stała obecność artystów to jest jedyne, co może im wyjść, no bo artyści, no zawsze z reglaczy, no nie znam zbyt wielu artystów, którzy są prawicowi, no na palcach jednej ręki mogłem policzyć tych najbardziej znanych. Jeśli coś pominąłem, to proszę innych świadków o uzupełnienia, napisał redaktor. Na różnych stronach internetowych typu niezależna w polityce można wyczytać, że pojawiały się głosy, jakoby nowoczesna platforma, kot, chcieli szturmem przejąć Sejm. Wpuścić tam najpierw dziennikarzy swoich, jakichś różnych ustawionych, później się tam zabunkrować i zrobić z Sejmu jakąś twierdzę, której, do której nie wpuszczaliby. Posłów prawa i sprawiedliwości, która byłaby zajęta. No, jeśli coś takiego zrobią, no to, to i oni mają bronić demokracji, no to jasno pokazuje, że to są zwykli faszyści e, czy zwykli komuniści, którzy siłą próbują przejąć legalnie wybraną władzę. E, Zobaczymy, do czego, do czego dojdzie w ciągu najbliższych dni. Każdy normalny człowiek teraz się przejmuje tym, że idą święta, że trzeba sprzątać, że trzeba gotować, że trzeba kupować prezenty. A to bydło destabilizuje sytuację w Polsce i będzie powodować na pewno kłótnie przy rodzinnych stołach ponieważ jeśli dzisiaj, jeśli jedna osoba popiera PiS, a druga osoba popiera nowoczesną, to spokojnie na pewno nie będą rozmawiać. Wiem to z własnych przykładów, bo po prostu nie da się dojść do porozumienia w, w przypadku popierającej osoby PiS, a nowoczesną. No po prostu nie da się, to są dwa różne kompletnie światy, a czasem już myślę, czy, czy przypadkiem nie narody. Tutaj jest jakiś tam a, propolskość, tutaj jest totalna antypolskość i unijność. Po tej stronie jest oczywiście jeszcze Cookies, jest Korwin, jest Ruch Narodowy, które moim zdaniem dużo bardziej dbają o polskość niż Prawo i Sprawiedliwość. Które no często jednak, no czy nie no, w tym filmie ciężko mi krytykować Prawo i Sprawiedliwość, bo zrównywałbym się z Kodem czy z Nowoczesną, a tego bardzo nie chcę, dlatego w ciągu naj, na pewno. W kilkanaście najbliższych filmów, pominę wszelką krytykę Prawa i Sprawiedliwości, a o, je, o niej można by nagrać bardzo, bardzo wiele filmów. No ale zostawiam Was z tą wizją Polskiego Majdanu. Mam nadzieję, że w czasie tych świąt nie poleje się w Polsce krew i prowokatorzy jakoś ucichną. A jeśli nie ucichną, to że Polacy, ci zwykli Polacy, przyjdą tam i ich w cholerę przegnają. Pozdrawiam Was, sorry, że to jest tak niepoukładana nie wypowiedź, ja nie, kolejny raz przypominam, że nie jestem dziennikarzem, nie mam żadnego takiego dziennikarskiego warsztatu, tylko po prostu mam kamerę, do niej mówię, bo mogę. Pozdrawiam.